Witam Was serdecznie. Dzisiejszy materiał będzie o korze gnejsowej, która bardzo często jest nazywana kamieniem drzewiastym, ponieważ swoją strukturą przypomina właśnie drzewo. Dzisiaj pokażę Wam, jakiego rodzaju kora występuje, w jakich formach i kompozycjach można ją stosować. Zapraszam Was na ten materiał wideo. Jedną z bardziej popularnych frakcji jest frakcja 1132. Jest to kora średnia, która doskonale pasuje na opaski przydomowe, na skalniaki oraz na wszelakiego rodzaju kompozycje ogrodowe. Innym rodzajem kory jest kora najdrobniejsza. Kora ta swoją strukturą przypomina gryz. Charakteryzuje się tym, iż jest bardzo mocno wydajna w stosunku do innych frakcji. Kolejną korą, jaką chciałem Wam pokazać, jest kora gambionowa. Stosujemy ją do ogrodzeń oraz do gambionów, a także doskonale sprawdza się jako okładzina skalniaków. Kolejnym i ostatnim elementem, jaki chciałem Wam pokazać, jest kora wielkoformatowa, która w wspaniały sposób sprowadza się w komponowaniu skalniaków, fontan i innych ekspozycji ogrodowych. Zapraszamy Was serdecznie po więcej inspiracji do naszego składu kamienia naturalnego Car Group Ełk Oracze 31C.